Dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie już na kolejnej kawie ze specjalistą. Już mamy ponad połowę września, Dobry pewnie wieczór, długo witamy czekaliście Państwa też na to, serdecznie. co wydarzy się w tym miesiącu. No i jesteśmy z kolejnym bardzo ważnym tym razem tematem, bo będziemy dzisiaj mówić o endometriozie. I żeby było jasne, ten temat nie dotyczy tylko par z niepłodnością, będziemy o tym dzisiaj też mówić. Bo on może dotyczyć kobiet także, które mogą być płodne, ale właśnie ta endometrioza może bardzo skutecznie utrudniać taką codzienność i sprawiać ogromny dyskomfort. Na początek, jak zwykle, prosimy Was o sygnał, czy nas widać, czy nas słychać, tak abyśmy mogli rozpocząć i mieć świadomość, że rzeczywiście jesteśmy w odbiorze pełnym, więc jeżeli ktoś już jest z nami, to prosimy o krótki komentarz, że wszystko jest ok. Też zapowiem oczywiście, że w trakcie tego trwania webinarium będziecie mogli zadawać wszelkie pytania. Oczywiście pamiętajmy o tym, że to spotkanie jest na żywo, będą odpowiedzi również w czasie tego webinarium, ale nie jest to konsultacja z lekarzem, tak jakbyśmy mogli przyjść po prostu do gabinetu i zapytać w osobistej sprawie. Także prosimy, aby mieć to na uwadze. Dziękujemy też za Wasze pierwsze reakcje i to myślę dobry moment, żebyśmy mogli po prostu rozpocząć. Też zachęcamy do jeszcze zapraszania różnych osób, ponieważ no właśnie, to jest ten najlepszy moment, żeby być na tym naszym webinarium na żywo i zadawać swoje pytania właśnie w tym czasie. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Witamy serdecznie też na naszym spotkaniu, tutaj naszej kawie. Poproszę kilka słów o sobie. Kilka słów o mnie. Jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem, specjalistą generalnie w chirurgii miednicy mniejszej. Zajmuję się metodami operacji małoinwazyjnych, laparoskopią, histeroskopią, no mniej więcej od 12 lat. Od 5 lat zajmuję się jeszcze chirurgią ultradźwiękową, czyli metodami takimi jak na przykład termoablacja HIFU, metody zupełnie nieinwazyjne. No i leczeniem niepłodności, tak? To jest jakby moje takie główny temat mojej kariery zawodowej, to jest endometrioza i leczenie niepłodności. Te umiejętności, które nabyłem w trakcie specjalizacji, w zasadzie wykorzystuję w pełni w tych dziedzinach. Bardzo dziękuję. Oczywiście, jak wiadomo, tutaj przede wszystkim specjalistami w naszej kawie są lekarze, którzy współpracują z Instytutem Rodziny, także jak najbardziej pan doktor tutaj też przyjmuje Tak u jest. nas. No i to już warto wiedzieć. Natomiast no, rzeczywiście podejmiemy dzisiaj taki temat, który jak tak przygotowywaliśmy się do tego spotkania, no to właśnie. Dał nam pan doktor do zrozumienia, żeby o endometriozie nie mówić tylko w kontekście kobiet z problemami z płodnością, ale też w ogóle u wszystkich kobiet ten problem może zaistnieć. Ale co to właściwie jest? Co to za choroba? No jest to bardzo, bardzo szeroki temat i choroba, która dotyczy bardzo wielu kobiet, bo tak jak wiadomo, dotyka endometriozy, natomiast no nie jest to na pewno znak równości, tak? Tutaj wymaga to bardzo dokładnej analizy i w każdym przypadku podjęcia najlepszych działań właśnie, tak aby ustalić też, jakie są w danym momencie oczekiwania pacjentki co do leczenia i A jej właśnie, potrzeby. jasne. A czym jest ta choroba? Co No, ona. endometrioza możemy zdefiniować, tak? Ale to jest definicja, która nie oddaje zbyt wiele, tak? Jest to obecność tej nieprawidłowej tkanki, która przypomina endometrium, poza jamą macicy, czyli ta tkanka znajduje się w różnych lokalizacjach, na jajnikach, czasami na jajowodach, na otrzewnej miednicy mniejszej. Natomiast jest to tylko taka definicja książkowa, która w zasadzie nic nie mówi o tej chorobie.
moglibyśmy poprzestać na tym i nic byśmy się nie dowiedzieli. Jest to choroba ogólnoustrojowa, tak? A właśnie. Która dotyczy całego życia pacjentek i całego organizmu tak naprawdę, ponieważ powoduje taką nasiloną reakcję zapalną w organizmie. Ten stan zapalny trwa latami, nasila się z każdą miesiączką, powoduje silne dolegliwości bólowe, które mają swoje Aha. odległe konsekwencje, I które... tylko te dolegliwości bólowe są w miesiączce, że tak się zapytam, bo to jest najczęściej kojarzony objaw. No tak, ale różnie bywa, tak? A właśnie. Sama bolesna miesiączka nie musi oznaczać koniecznie endometriozy. Mówimy czasami o pierwotnym bolesnym miesiączkowaniu bez endometriozy. To zdarza się szczególnie u młodszych pacjentek. Natomiast w endometriozie spektrum dolegliwości i spektrum objawów jest bardzo szerokie. Jest to taka choroba, która czasami udaje nawet inne choroby, która może przebiegać u wielu pacjentek bezobjawowo. Czasami znajdujemy pacjentki naprawdę z dużym nasileniem choroby, z ciężkimi stadiami, późnymi stadiami endometriozy, u których jedynym objawem była tak naprawdę niepłodność i jedynym wskazaniem do operacji, do diagnozowania była niepłodność, a w trakcie operacji okazało się, że endometrioza jest głęboko naciekająca, że są liczne zmiany, a dolegliwości bólowych nie było innych. U innych pacjentek dolegliwości bólowe będą bardzo nasilone, a problemu z płodnością może nie być w ogóle. Więc jest to choroba, która przebiega bardzo różnorodnie, tak? I nie da się tutaj tego zawrzeć na pewno w jednym zdaniu, tak? Tego całego spektrum. Aż się boję zapytać o zatem diagnostykę i rozpoznawanie tej choroby, ponieważ jeżeli by się właśnie trzymać tylko objawów klinicznych, to też możemy być w błędzie. Jak zatem namierzyć? Bo mamy też tutaj, no, jako instruktor modelu Creighton, często do nas przychodzą pary, które niejednokrotnie miały diagnozowaną, co więcej, leczoną endometriozę, a nadal są jakby ofiarą tej choroby. Ciągle się, że tak powiem, ta choroba jakoś przejawia w ich organizmie. Także może zacznijmy od diagnostyki. Jak ją rzeczywiście namierzyć? No, diagnostyka na pewno posunęła się w ostatnich latach zdecydowanie naprzód, tak? Od kiedy ja zajmuję się endometriozą, czyli od tych 12 lat, no mamy tutaj do czynienia z pewną rewolucją, szczególnie jeżeli chodzi o techniki obrazowania. I dotyczą te techniki głównie endometriozy głęboko naciekającej. Czyli w przypadku endometriozy głęboko naciekającej możemy w chwili obecnej zastosować ultrasonografię, taką ekspercką ultrasonografię, która zdecydowanie jest w stanie wskazać lokalizację i zakres wielu zmian głębokich. Ale podkreślmy, jest to niezwykłe USG. To nie jest takie zwykłe USG, to jest USG wykonywane przez osobę, która wykonuje takie USG w endometriozie w zasadzie na okrągło, tak? Jasne. To technika bardzo trudna, zwykły ginekolog nie jest w stanie ocenić tego w sposób rzetelny, więc no, jest w Polsce kilka osób, które zajmują się ultrasonografią w endometriozie. No i zdecydowanie uważa się, i to nie jest tylko tutaj u nas, ale wszędzie w Europie, gdzie taka ultrasonografia się rozpowszechniła w ostatnich latach, że powinni być to wybrani specjaliści, którzy zajmują się w zasadzie tylko diagnostyką ultrasonograficzną endometriozy, którzy widzą dziennie kilkanaście pacjentek właśnie z ciężkimi objawami, z ciężką postacią tej choroby i oni są w stanie wtedy bardzo dokładnie zlokalizować, opisać te ogniska i dysponują oczywiście też odpowiednim sprzętem. Natomiast ten problem i ta diagnostyka dotyczy, tu chciałem podkreślić, tylko i wyłącznie endometriozy głęboko naciekającej, a, no właśnie, która w przypadku na przykład niepłodności wcale nie musi być największym problemem. Endometrioza, która jest endometriozą powierzchowną, znajduje się tylko na powierzchni i nie jest widoczna w USG poza jakimiś nielicznymi przypadkami, kiedy możemy ją podejrzewać na podstawie różnych objawów ultrasonograficznych czy w trakcie badania ginekologicznego. Nie da się w zasadzie tej choroby potwierdzić ani wykluczyć bez wykonywania laparoskopii, co jest już techniką niestety inwazyjną, tak, i wymaga pobytu w szpitalu, wymaga zrobienia co prawda niewielkich, ale mimo wszystko blizn na skórze brzucha, które zostają przez jakiś czas widoczne. Więc no, kiedyś mieliśmy do czynienia tylko z możliwością diagnostyki laparoskopowej. To jednak no, trzeba uznać, że ten olbrzymi postęp na polu diagnostyki obrazowej, czy tego USG, czy rezonansu magnetycznego, to jest jednak coś bardzo korzystnego, tak? Bo jeszcze te 10-15 lat temu zaczynaliśmy operację nie wiedząc nic o pacjentce, tak? Mogło się okazać, że są bardzo głębokie zmiany, bardzo duże zaburzenia anatomii. I nie mieliśmy o tym jako chirurdzy w zasadzie pojęcia. Teraz jakby już jesteśmy uzbrojeni, tak? Przystępujemy do operacji,
mniej więcej będąc w stanie oszacować, na jakim etapie choroby u tej pacjentki może występować endometrioza. No jest też to wiemy, że laparoskopia nie jest też równa laparoskopii i to też jest chyba ważne. Nie będziemy tu się aż tak zagłębiać w szczegóły, ale że jeżeli ktoś by miał szukać tego rodzaju pomocy, no to rzeczywiście należałoby doradzić, że ta laparoskopia musi być nastawiona na pełną i bardzo dokładną ścieżkę jakby namierzania, tak, tych ognisk endometrialnych. No, generalnie tutaj na całym świecie są standardy leczenia endometriozy i na tych standardach powinniśmy się opierać, bo one są zasadniczo dość dobre i w sumie no jakby pozwalają nam nie popełniać jakichś błędów i leczyć pacjentki właściwie. My mamy oczywiście też nasze polskie standardy. Ja chciałem pokazać, to są niespełna rok mają standardy, w których też jestem współautorem jednego rozdziału. Polskie standardy, monografia standardy diagnostyki i leczenia endometriozy. W zasadzie no, unikalna publikacja na polskim rynku. Natomiast co mówią takie standardy? Standardy mówią, że pacjentki z endometriozą powinny być operowane w ośrodkach dedykowanych endometriozie. Czyli powinno być kilka takich ośrodków w kraju, powiedzmy takim 40-milionowym jak Polska, które specjalizują się w leczeniu, w diagnostyce i operowaniu endometriozy. Jak to wygląda rzeczywiście? Czy są? No, też jest pewien postęp na tym polu. Mamy kilka takich miejsc w Polsce, gdzie ta endometrioza rzeczywiście jest leczona. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, żeby no, do leczenia endometriozy nie były wykorzystywane ośrodki jakieś powiatowe, małe szpitale, gdzie nie mamy do czynienia z możliwością wyszkolenia personelu w tym zakresie, gdzie nie ma sprzętu, gdzie lekarze niejednokrotnie boją się podejmować trudniejszych operacji, bo nie będą w stanie zabezpieczyć ewentualnych powikłań. Tak? W sytuacji, kiedy no, operujemy to w Centrum Leczenia Endometriozy w Warszawie, no to mamy do czynienia ze sprzętem, który jest sprzętem najwyższej jakości. Mamy do czynienia z możliwością precyzyjnego wycięcia choroby, mamy do czynienia z możliwością zaopatrzenia wszelkich powikłań. W momencie, kiedy trzeba wyciąć ognisko z pęcherza, po prostu wycinamy to ognisko ze ścianą pęcherza i pęcherz zszywamy bez rozszerzenia operacji w trakcie tej samej laparoskopii, używając tych samych narzędzi, mając te umiejętności po prostu poradzenia sobie z takim trudnym przypadkiem. Genialne. Czy też zdjęcia ciężkich ognisk endometriozy głębokiej z moczowodów, z otrzewnej, z jelita, gdzie wiadomo, no, że w mniejszych ośrodkach lekarze, którzy nie zajmują się tym na co dzień, mieliby na pewno duży problem z podjęciem takiej decyzji o pójściu tak głęboko i usunięciu radykalnych zmian. Tak? Tutaj myślę, że słuchając tego, mi się nasuwa taki komentarz, żeby ktoś, kto w tym momencie jest tutaj z nami i był leczony, być może kilkanaście lat temu, albo właśnie nie w odpowiednim może miejscu, nie chcę powiedzieć, że był źle zupełnie leczony, ale że warto to zweryfikować i być może dać sobie na nowo szansę w obecnej rzeczywistości, te możliwości leczenia są lepsze, tak? I jakby w tym momencie, jak tak słyszę po tym, co pan doktor mówi, no to mamy tu ogromny postęp i być może nawet jeżeli ktoś czuł zniechęcenie, bo x lat temu próbował się z tym problemem zmierzyć i to nie dało jakichś super rezultatów, no to warto może temat podjąć jeszcze raz. Możliwości leczenia tak, rzeczywiście poprawiają się i tak jak od kilka lat temu mieliśmy w przypadku niepłodności zasadniczo tylko możliwość wykonania operacji doszczętnej. Teraz mamy już nowe możliwości i o tym myślę, że też będziemy mówili na jednym z przyszłych webinariów, ale chętnie. Wprowadzamy nowe techniki do leczenia endometriozy, techniki immunomodulacyjne stosowane na Zachodzie z powodzeniem już od paru lat. Możemy zastosować kontrasty olejowe, które poprawiają płodność u pacjentek z endometriozą na równi z dobrze wykonaną operacją. Jednym słowem, panie doktorze, są to nowe techniki. Nowości na rynku medycznym i jest tutaj, lekarze mają z czego skorzystać. Nie wiem, na ile wam mówią te skomplikowane hasła, coś konkretnego, ale przynajmniej warto usłyszeć, że jest postęp, jest coś nowego. No dobrze, czyli widzimy jakby też w tym przybliżeniu statystycznym, że częściej
może inaczej, że endometrioza będzie jednym z głównych powodów niepłodności u kobiet, ale na chwilkę powiedzmy też o tych kobietach jednak płodnych. Jak u nich będzie, że tak powiem, wyglądała ta endometrioza, z jakimi problemami będą się zmagać? Może to jest też tutaj coś, co mogłyby rozpoznać nasi może nie słuchacze. Powiedziałbym kobiet płodnych, bo tutaj to są pacjentki, które nie starają się o ciążę o, i nawet do końca nie wiadomo, czy są płodne, czy są niepłodne, jasne. Bo być może spotkalibyśmy się z tymi samymi problemami z płodnością, gdyby one chciały zajść w ciążę. Natomiast generalnie no jest to choroba, która potrafi zrujnować życie, tak, wielu pacjentek i sprawić, że ich jakość życia, ich komfort, realizacja również, jeżeli chodzi o pole zawodowe, jest no, zaburzona, tak? Bo jest to, są to przewlekłe dolegliwości bólowe, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. I dodatkowo wszelkie powikłania i choroby towarzyszące, bo wiemy, że endometrioza przez ten stan zapalny, który trwa w organizmie latami, sprawia, że również choroby autoimmunologiczne pojawiają się częściej. Tak? Okay. Więc mamy tutaj do czynienia z takim całym spektrum, z takim całym, powiedzmy, towarzyszącym grupą schorzeń, które towarzyszą endometriozie i utrudniają funkcjonowanie dodatkowo. Tak? I tych pacjentek no, jest całkiem sporo, tak jak mówiłem, no, takie ostrożne szacunki mówią, że do 10, nawet 15% kobiet ma endometriozę i rzeczywiście u niektórych pacjentek z różnych przyczyn, być może jakichś zaburzeń również hormonalnych, choroba rozwija się w sposób taki bardzo, powiedzmy, agresywny i powoduje uszkodzenia narządów wewnętrznych, uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Tutaj u pacjentek, które nie starają się o ciążę, pierwszą linią leczenia będzie z pewnością leczenie nieoperacyjne, tylko leczenie hormonalne. Aha. Leczenie operacyjne w takich sytuacjach jest leczeniem, które jest leczeniem zostawianym jakby z tyłu, jako takie, powiedzmy, zabezpieczenie, plan B. Natomiast przede wszystkim tutaj należałoby pacjentkę prawidłowo leczyć hormonalnie i sprawić, żeby te ogniska endometriozy nie rozwijały się, nie powodowały dolegliwości bólowych. I to nie jest tak, że jakby leczeniem operacyjnym możemy zastąpić leczenie hormonalne u takich pacjentek, bo pacjentki, które nie planują zachodzenia w ciąży, nie będą zachodziły w ciąży, a zostawimy nawet po dobrze wykonanej operacji bez leczenia hormonalnego, statystyki wskazują, że mniej więcej po 10 latach praktycznie u wszystkich pacjentek pojawia się wznowa, tak, tej choroby. Czemu tak jest? Co wiem o tej chorobie jeszcze? Czy da się jakoś temu przeciwdziałać? No tutaj są różne poglądy na ten temat, czy da się przeciwdziałać, no bo czynniki są zarówno genetyczne, jak i środowiskowe. Być może usunięcie części przynajmniej tych czynników środowiskowych pozwoliłoby zmniejszyć ryzyko pojawienia się, czy też nawrotu tej choroby. No teorii jest dużo, to jest również to, czym zajmowałem się w trakcie swojego doktoratu. Być może jest to schorzenie wtórne do zaburzeń naczyniowych, tak, jeżeli chodzi o ukrwienie śluzówki endometrium w macicy, tak? Tam jest bardzo precyzyjny układ naczyń krwionośnych, który jest też precyzyjnie regulowany przez hormony. I w momencie, kiedy dochodzi do zaburzeń tej regulacji, ta śluzówka nabiera pewnych cech, które pozwalają na wszczepianie się w tych nieprawidłowych miejscach. Więc zasadniczo u pacjentki, która ma takie zaburzenia i nieprawidłowości, to endometrium przechodzi przez pewien taki cykl hartowania, tak, hipoksycznego. No, nawet po usunięciu wszystkich ognisk endometriozy z jamy brzusznej, jeżeli zostaje macica i jajniki, po jakimś czasie te ogniska będą ponownie się implantowały. No i niestety tutaj to leczenie musi trwać latami i być to leczenie takie, musi to być leczenie kompleksowe. Nie wystarczy jakby zrobić operację i powiedzieć, że już jest pani zdrowa, wyleczona. To niestety są pacjentki, które no, podobnie jak przy chorobach onkologicznych mają to rozpoznanie do końca życia. Tak? Czyli też, no właśnie, nie da się jakby tutaj powiedzieć choćby do naszych młodszych słuchaczek, kobiet, żeby coś takiego wprowadziły. No na pewno warto dbać o zdrowy styl życia, tak? Warto prowadzić zdrowy styl życia. Zdecydowanie wiadomo, że jest to korzystniejsze, no, jeżeli chodzi tutaj o takie rzeczy, które mają udowodnione działanie i które zostały przebadane w badaniach naukowych, to nie są tylko jakieś tam, powiedzmy, poglądy no czy tak. teorie, tylko rzeczywiście wiemy, że pacjentki, które karmią dłużej piersią, mają rzadziej endometriozę. A to już cenna informacja. Dzieci, które, czyli dziewczynki, które są karmione piersią dłużej, również mają
mają rzadziej Piękne endometriozę. zależności. No więc są to takie zależności wielokrotne. No wiadomo, że ogólnie zdrowy styl życia, dieta złożona z antyoksydantów, z dużej ilości roślin, zielonych, warzyw, jest to dieta korzystna, tak? Natomiast czynniki zapalne, duża ilość kwasów omega-6, mała ilość kwasów omega-3 w Czyli w diecie, ogóle są wygaszanie czynniki, wszelkich stanów zapalnych w organizmie też jest no, tak. korzystne, bo endometrioza jako stan zapalny też jest traktowana. Jest to Ale taki, tak, przejaw stanu no zapalnego właśnie. specyficzny. Ale też jest chyba tak, jak jeszcze to słyszę, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, to jest jednak tak, że to leczenie jest ostatecznie objawowe już na tym, co rozpoznajemy. Czyli no właśnie ten nawrót jest pewny, że on po kilku latach zawsze nastąpi? Znaczy przy nieodpowiednim leczeniu, no możemy się tego spodziewać, tak? No oczywiście, no kiedyś w endometriozie stosowano bardzo często, no teraz staramy się unikać do jakichś określonych przypadków pacjentek, które no, są w okresie okołomenopauzalnym, staramy się unikać operacji zupełnie radykalnych, tak? Kiedyś standardem było leczenie radykalne, łącznie z usunięciem macicy, Ojej, jajników, jajowodów. Oznaczało to w zasadzie taką Trudno to hormonalną nazwać leczeniem. kastrację, ale leczyło endometriozę. No tak, No, no. pacjentki nie cierpiały. Teraz mamy nowocześniejsze metody. Jesteśmy w stanie podawać leki, które no, są bezpieczniejsze niż Jasne. takie operacje. Natomiast no, są przypadki pacjentek, gdzie choroba rozwija się wyjątkowo agresywnie i no, niestety czasami takie radykalne leczenie również musi być podjęte. Są również przypadki, gdzie pomimo tak agresywnego leczenia choroba rozwija się dalej No i mam tu nawet na taki pewno głos trzeba. jednej z pań, która ma poczucie, że nie jest objęta, jakby nie jest w tych statystykach przybliżanych, bo tutaj pani Asia mówi, że karmiła łącznie ponad 5 lat piersią córki i ma zaawansowaną endometriozę, nie? Czyli to No tu też. mówimy o statystyce No oczywiście. tak. Mówimy o statystyce. No wiadomo, że palenie papierosów jest generalnie takim czynnikiem, który również wpływa na endometriozę, ale no na pewno nie można powiedzieć, że tutaj paląc czy nie paląc papierosy ustrzeżemy się przed tą chorobą. Okazuje się, że na przykład pacjentki, które palą w trakcie ciąży, ich córki częściej chorują na Czyli endometriozę, są te natomiast zależności po prostu w pacjentki pracy. palące same rzadziej chorują na endometriozę, więc być może no, Wyjątki pewnie wyjątki potwierdzają potwierdzają regułę, jak to regułę. zwykle, chociaż to, co nam się, słuchajcie, cały czas przejawia w tych naszych webinariach, to ten zdrowy styl życia. I co prawda my słyszymy o tym wszędzie dookoła i aż do znudzenia. Ale niewątpliwie to jest ciągle coś, na co rzeczywiście mamy wpływ w naszej codzienności. I to są jakby rzeczy, które leki nie są w stanie jakby ustawić, odwrócić. Jak ktoś nadal będzie nie dbał o siebie wystarczająco dobrze, no to pakujemy się w przeróżne. Słuchajcie, my dzisiaj o endometriozie, ile wcześniej spotkań tutaj mieliśmy, gdzie właściwie każdy nasz specjalista odwołuje się do diety, odwołuje się do zdrowego stylu życia, odwołuje się do tego, żeby jednak jakby inwestować w tą profilaktykę i nawet jeżeli doświadczymy być może takiej czy innego schorzenia, choroby, to i przebieg, i leczenie będzie łatwiejsze, żeby z tego stanu Znaczy nas tak, ja myślę, że no wyprowadzić. nie ma sensu robienia jakichś no, szczególnych programów takich no, zapobiegania tej endometriozie populacyjnie. Jasne. Natomiast no, na pewno kluczem jest wychwycenie tych pacjentek, które mają wczesne objawy i odpowiednie postępowanie u nich, czyli właśnie wdrożenie już tej diety przeciwzapalnej, być może eliminacyjnej u części z tych pacjentek, czy też zastosowanie leczenia, czy też również pewnego rodzaju doradztwo rodzinne, tak? Bo taka pacjentka, o tym się nie mówi na co dzień i lekarze też tego często nie wiedzą, ale na przykład no, ogólnie na świecie są rekomendacje oparte na badaniach naukowych, że pacjentki, u których podejrzewamy albo rozpoznaliśmy endometriozę, raczej powinny starać się o ciążę już przed 30 rokiem życia, nie powinny tego To odkładać też na już później. było mówione i tutaj Tak? mamy kolejny głos właśnie potwierdzający takie podejście. No też to, co myślę ważne powiedzieć, no to
No właśnie to, że gdzieś w tym wszystkim chodzi o ogólne zdrowie, że być może ty borykasz się z taką chorobą, ale kiedy wprowadzasz te wszystkie zasady zdrowego życia, to zysk jest szerszy. I to myślę też jest cenne, żeby jednak zachęcać się nawzajem do tego, żeby jednak w to zdrowie inwestować. Zresztą tak jak my tu w Instytucie, słuchajcie, czasami mamy jakby to spotkanie z oczekiwaniami też naszych tutaj pacjentów, którzy w określonym problemie są i chcą uzyskać efekty też jak najszybszym czasie, a my ciągle powtarzamy, najpierw zdrowie, próbujemy przywrócić zdrowie. Dopiero później właściwie wszystko może się pięknie już potoczyć, tak? Bardzo, słuchajcie, dziękuję Wam za pierwsze już pojawiające się pytania. Bardzo zachęcam wszystkich, którzy też dołączyli jeszcze w trakcie, do tego, żeby w tym komentarzu zawrzeć pytanie. Za chwilkę przejdziemy także do tego momentu odpowiedzi na te pytania, czy jakieś komentarze. Super, że jesteście tutaj czymś też głębiej zainteresowani, a my jeszcze chwileczkę porozmawiajmy tutaj z Panem doktorem. No właśnie, o czym? O tym jeszcze tu bym dopowiedziała, jakie jeszcze ewentualnie tutaj rzeczy w leczeniu, co spotka tą pacjentkę, tak? Jak ona się ma w ogóle tutaj nastawić? Jaka to jest droga, jaki to jest czas? Jak to wtedy już ugryźć? No, to tak jak mówiłem, są dwa tory leczenia. No to teraz powiedzmy, omówimy, tak który tor dotyczący płodności, tak, czy dotyczący dolegliwości. Płodności. Zacznijmy od tego. Płodności. No to tak, no jeżeli chodzi o płodność, no to leczenie endometriozy zdecydowanie jest trudne. No, to jest choroba, którą czasami nie jesteśmy w stanie od początku zdiagnozować. Musimy na podstawie pewnych objawów klinicznych i dolegliwości i oznak, takich jak karta Creighton, która też wskazuje w pewien sposób na te pacjentki z endometriozą, jak obecność autoprzeciwciał, czyli taka autoimmunizacja w ogóle w organizmie, na podstawie wywiadu, na podstawie dolegliwości bólowych w trakcie miesiączek, jesteśmy w stanie w pewien sposób zestratyfikować te pacjentki, ułożyć je w kolejności, powiedzmy, i ryzyka dotyczącego endometriozy. Natomiast nie jest to też tak, że pacjentki z endometriozą nie zachodzą w ciąży, bo jest to choroba, która na pewno zmniejsza płodność. Jest to choroba, która w danym cyklu powoduje, że możliwość zajścia w ciąży jest niska, ale jeżeli nastawimy się na optymalizację płodności, czyli zasadniczo to, co my robimy w instytucie, czyli poprawiamy tą naturalną płodność, no właśnie, to może się okazać, że nawet te pacjentki, które mają obniżoną płodność z powodu endometriozy, okay, albo przynajmniej spora część z nich, po kilku cyklach starań będą w ciąży, tak? Bo wszystkie inne czynniki będziemy mieli wyeliminowane, poprawimy jakość nasienia, poprawimy jakość samej owulacji i ta szansa będzie rosła, tak? Nawet ta obniżona szansa da możliwość zajścia w ciążę, jeżeli kilka cykli skumulujemy. To pierwsza możliwość. Dlatego na przykład pacjentek bezobjawowych, no zasadniczo nigdy nie operujemy wcześniej niż po 3 latach starań o ciążę. Tak? O, to jest bardzo ważna informacja. Tak, a jeżeli pacjentka ma objawy, no to wtedy wskazaniem jest zarówno endometrioza pod postacią niepłodności, jak i objawów klinicznych, więc oczywiście wtedy operację można rozważyć wcześniej. Natomiast gdyby no, wykonywać laparoskopię diagnostyczną, które już w zasadzie się nie powinno wykonywać. Tak, laparoskopię wykonujemy po to, żeby przede wszystkim leczyć tą chorobę, nie zdiagnozować i zostawić. Jasne. No właśnie. Gdyby wykonywać laparoskopię diagnostyczną u pacjentek, które nie mają objawów, no to wtedy byśmy musieli zoperować naprawdę dużo pacjentek, żeby wychwycić te, które mają rzeczywiście endometriozę. Więc tak, 3 lata starań, no to jest taki okres, kiedy możemy rozważyć zarówno, jeżeli chodzi o taką moją praktykę kliniczną, jak i wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, oni też się mniej więcej po 3 latach skłaniają do tego, żeby wykonywać taką diagnostykę laparoskopową. Druga sprawa, no to są możliwości, poza tą optymalizacją płodności, leczenia nieinwazyjnego. No właśnie. Czyli na przykład te kontrasty olejowe, o których też będzie na pewno coraz więcej na naszej stronie internetowej. Dokładnie, bo to jest coś, co się będzie na pewno rozwijało i to jest... Zasadniczo technika małoinwazyjna, która no, działa prawie tak skutecznie jak operacja, ale jest dużo mniej ryzykowna, wymaga dużo mniejszego zachodu, nie wymaga pobytu w szpitalu,
hospitalizacji znieczulenia ogólnego. O, proszę. I zasadniczo no, w sytuacji takiej no, ta technika, jeżeli może być zastosowana, to u wielu pacjentek ona będzie w ogóle wypierała konieczność wykonywania operacji, albo być może u wielu pacjentek będziemy wykonywali takie leczenie immunologiczne, a do operacji kierowali jedynie te, które nie zareagują na to leczenie, okay. Na przykład po roku, po dwóch latach, a wiele spośród tych pacjentek uniknie tego leczenia inwazyjnego. To brzmi by było, obiecująco. No to są takie, że tak powiem, perspektywy na przyszłość, tak? Tak. I w wielu krajach się tak dzieje. No nie jest to niestety technika, która się ogólnie upowszechniła na całym świecie, ale w Australii, w Nowej Zelandii wiele pacjentek zyskuje na tym już ja, teraz. Ja chcę wam powiedzieć, wiecie, tutaj rozmawiamy z panem doktorem zupełnie na poważnie, ale jeśli ktoś będzie w tym kraju coś szybko chciał przenieść na naszą polską rzeczywistość, to na pewno będzie pan doktor Radek, także śmiało zapamiętajcie no to sobie. Ja wiele rzeczy już, tu że tak już, powiem, upowszechniłem. Dokładnie, już idziemy w ten też kierunek. Jako pierwszy w Polsce w sumie wykonywałem tą termoablację ultradźwiękową i zasadniczo nadal jestem wśród kilku lekarzy w Polsce, którzy to potrafią robić, więc jest no to... właśnie, prawda, że to... Ja lubię takie nowe techniki, które pozwalają zrobić coś więcej niż inni. Dokładnie i to, że też gdzieś to widać już na świecie i właściwie dlaczego by z tego nie skorzystać, tak? Skoro widać jakby dobre efekty. Czy coś jeszcze dokładamy do tych pań, które jednak mają ten potencjał? No na pewno specyficzna dieta, tak? Tutaj no nie będzie to co tylko to znaczy taka dieta, specyficzna? To nie będzie tylko taka dieta, jaką ogólnie stosujemy do poprawy płodności, bo u większości pacjentek zaburzenia owulacji będą związane z czynnikiem metabolicznym, więc będziemy musieli obniżać poziomy insuliny, czy nawet Jasne. Stosować pewne leki poza dietą. Natomiast u pacjentek z endometriozą ten komponent przeciwzapalny będzie bardzo istotny. Jasne. Czyli to będą antyoksydanty, roślinne antyoksydanty, kwasy omega-3. I to wszystko w jakichś ultradawkach? Czy... To są dość duże dawki, jasne. Tak? To są dość duże dawki, które działają, ale wiadomo, że na przykład zastosowanie tak dużych dawek antyoksydantów no pozwala czasami nawet u pacjentki z torbielami endometrium uniknąć operacji. Te torbiele czasami się wchłaniają pod wpływem takich wysokich dawek, czy też leczenia hormonalnego. No, są to leki, powiedzmy, na równi skuteczne z leczeniem hormonalnym. No wow. A mają dużo mniej działań ubocznych. Oczywiście. I zasadniczo no, poprawiają stan zdrowia. Dieta przeciwzapalna i eliminacyjna u pacjentek, które mają zaburzenia immunologiczne, na przykład na tle tolerancji glutenu, no tak. U których organizm rozpoznaje gluten jako obcy antygen, jako białko, które należy zwalczać i rozpoczyna się również reakcja immunologiczna zapalna w jelitach, więc u tych pacjentek dieta eliminacyjna bezglutenowa, czy też z wyłączeniem białek mleka, no w zależności od tego, na co następuje ta reakcja zapalna. Więc no, wbrew pozorom te spektrum działań jest dość szerokie. No, są również pewne leki, poza już jakby tym kontrastem, o którym mówiłem, które stosujemy, które mają potencjał immunologiczny, które poprawiają płodność w endometriozie. No i tu na pewno wiele pacjentek już u nas skorzystało z leczenia naltreksonem, który jest takim lekiem przeciwzapalnym i poprawiającym płodność. O tak, dobrze. Który zasadniczo no, wydaje mi się, że przede wszystkim ma sens właśnie w leczeniu niepłodności w endometriozie, bo nawet u tych pacjentek, u których on pomaga, które sądzą, że nie mają endometriozy, to ja bym się spodziewał, że ta endometrioza gdzieś tam jest. Jednak tak naprawdę. Jest. A właśnie. Nierozpoznana, ukryta. Tylko po prostu nie było potrzeby jej rozpoznawać, może tak. Naltrexon, no, stosujemy też pewne leki, powiedzmy, stymulujące układ nerwowy, bo to jest choroba również, która powoduje pewnego rodzaju taką dysforię układu autonomicznego, czyli pewnego rodzaju zaburzenia równowagi pomiędzy układem autonomicznym współczulnym a przywspółczulnym, czyli tym, który nas skłania do walki i tym, który nas skłania no do tak, odpoczynku. Tak. I tutaj zastosowanie pewnych leków również będzie miało dość istotne działanie u pacjentek, u których no, leczenie na przykład hormonalne ze względu na staranie o ciążę nie będzie mogło być zastosowane. Jasne. Zaczynam się już, znaczy inaczej, przestaję się dziwić, dlaczego pan doktor ma taką pasję w tym temacie, bo to są niesamowite wątki. No nie, to są bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. My tu mamy też bardzo dużą bardzo aktywność. Dużo pytań. Może tutaj skończymy już jakby takie ogólne wywody, tylko spróbujemy. Jedno może krótkie, jedno krótkie zdanie, na czym by mi jeszcze zależało, zanim rozpoczniemy serię odpowiedzi na wasze pytania, to jest kwestia tutaj w instytucie. Pan doktor podejmuje się, no czego właśnie?
Znaczy, no ja prowadzę pary z niepłodnością i wiele spośród tych pacjentek ma endometriozę. I No, co leczę dalej? również pacjentki z endometriozą bez niepłodności. Natomiast no, te pacjentki mogą być skierowane do szpitala, do leczenia operacyjnego. No niestety tu A są... jeśli nieinwazyjnie, możemy już tutaj? Nieinwazyjnie oczywiście mamy takie możliwości już na miejscu. Natomiast No no, właśnie. leczenie operacyjne w oparciu o szpitale, o kliniki uniwersyteckie. Ja jestem też adiunktem w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Jest to taka, powiedzmy, naduczelnia medyczna. Tak jak są uniwersytety, które szkolą lekarzy, no to my jesteśmy takim dodatkowym uniwersytetem, który szkoli już lekarzy po studiach. Tak. Prowadzi specjalizację dla lekarzy, czyli jakby no, zajmujemy się kształceniem podyplomowym. Więc to jest wszystko na bardzo wysokim poziomie. I no, dzięki temu, że no, jakby pracuję w Szpitalu Świętej Zofii, mam też możliwość operowania tych pacjentek na najlepszym sprzęcie, w dobrych warunkach. No niestety warunki są też trudne, jeżeli chodzi w ogóle o leczenie endometriozy w Polsce, bo jest to leczenie takie No tak jak deficytowe, tak? mówiliśmy. Kolejki są duże, no my mamy taki renomowany oddział i zajmujemy się leczeniem endometriozy od wielu lat, więc no też kolejki są dość długie, tak? No to nie jest tak, że Trzeba się z tym pacjentka liczyć. w następnym miesiącu będzie zoperowana, niestety, no tutaj Słuchajcie, są warto... pewne obiektywne sytuacje. Jasne, warto śledzić tutaj też w najbliższym czasie nasz fanpage, ponieważ poza takim też materiałem... Będziemy tutaj dodatkowo Was jeszcze informować o poprzez różne artykuły, różne wpisy na temat endometriozy. Warto oczywiście będzie wtedy przejść na naszą stronę www.instytutmyślnikrodziny.pl i zapoznać się też z naszą ofertą. A teraz, moi drodzy, czas na pytania. Tutaj już się cofam do momentu, w którym pierwsze takie się pojawiły. Witam. Jeśli lekarze podejrzewają endometriozę, ale nic nie widać w USG, to co dalej? No, ja osobiście nie kieruję od razu do operacji, tak? Staram się zwiększyć tą płodność i dać szansę, bo wiele spośród tych pacjentek zachodzi w ciążę i tutaj nawet czasami bywa tak, że pacjentki z głęboką endometriozą zachodzą w ciążę, nie doczekawszy się operacji, no właśnie. Mimo tego, że No są tak też skierowane. jest. No Tak tak. też czasami bywa i mamy dużo takich pacjentek. Natomiast no tutaj nie rezygnujemy z tego leczenia, o którym mówiłem, z tej optymalizacji płodności, ze zwiększania szans. Zasadniczo endometrioza głęboko naciekająca to też nie jest zawsze endometrioza, która powoduje niepłodność. Oczywiście wiadomo, że no na przykład przed zastosowaniem technik wspomaganego in vitro, taka rozrodu takich jak in vitro, taka endometrioza musi zostać usunięta, bo byłoby błędem zastosowanie in vitro w takich sytuacjach, bo potem rozwój po stymulacji hormonalnej tej choroby jest czasami niesamowity i tutaj Ojejku, to jest niebezpieczne. Już tak, robi się to niebezpieczne, natomiast zasadniczo nie zawsze też zmiany guzowate, które mogą uciskać na moczowody czy na jelito, są przyczyną niepłodności. Nie zawsze musi tak być i czasami bywa tak, że te zmiany powierzchowne, które są, wydaje się, takie pozornie łagodniejsze, są dużo większym problemem dla płodności niż te zmiany głębokie. Dlatego, że one mają bezpośredni kontakt z jamą moczewnej. One wydzielają hormony, rekrutują komórki immunologiczne, wydzielają cytokiny, deregulują układ immunologiczny. Ale tego się fajnie słucha. A te zmiany głębokie, które tworzą pewnego rodzaju skupiska guzy, one mogą w ogóle być nieaktywne hormonalnie. One mogą być zwłókniałe i nie produkować tych wszystkich substancji. Czyli tutaj moglibyśmy powiedzieć, że po prostu trzeba zawalczyć ogólnie o zdrowie, o płodność. Tak, tak. A potem no, dostawić sobie furtkę pod postacią operacji. Tak? Dokładnie. Dobrze, czy endometrioza może powodować zwiększone OB, jako że jest stanem zapalnym? O właśnie, no. No to nie ma takich bezpośrednio, powiedzmy, takich specyficznych markerów endometriozy. Tutaj często bywa podniesione CRP, często podnosi się CA125, czyli taki marker już zupełnie nowotworowy, albo na przykład rośnie to tylko w trakcie miesiączek. Natomiast OB, no, czasami bywa tak, że się zwiększa. OB nie jest takim markerem wykonywanym już powszechnie. Jest to taki odczyn Biernackiego. To jest taka metoda, powiedzmy, no, bardzo prosta i oczywiście w medycynie dużo dała, ale to jest metoda z XIX wieku. No, teraz już rzadko wykorzystana. W tym momencie
W tym momencie zasadniczo nie ma żadnych takich specyficznych markerów, które dałyby poprzez badanie krwi, czy też Jasne. Nawet moczu możliwość rozpoznania endometriozy. To są wszystko poszlaki. Jasne. Ja pracowałem też w trakcie doktoratu nad mikroRNA w endometriozie. To są już takie bardzo specyficzne biomarkery i był nawet wtedy, pamiętam, w tym czasie na Princeton, w Harvardzie były takie próby stworzenia takiego profilu mikroRNA we krwi krążącej, które pozwalałyby na rozpoznanie endometriozy i okazywało się, że efekty były bardzo dobre, ale jak tą samą metodę próbowano zastosować w szpitalu po drugiej stronie ulicy, to ona już nie działała. Aha. Więc niestety to są wszystko takie techniki bardzo zawodne i tutaj nie ma takiego przełomu w tym momencie, jeżeli chodzi o biomarkery, o leczenie i diagnostykę endometriozy, więc trzymamy się tych starych metod diagnostyki obrazowej, no i przede wszystkim zbierania dokładnego wywiadu i takiego, no powiedzmy, takiej dedukcji klinicznej, tak? Bo tu nic nie zastąpi myślenia, tak? Lekarz musi myśleć i to jest ważne. Myślenie ma przyszłość. To jest tak, szczególnie w tym zawodzie. Dokładnie. Okej. Czy idziemy dalej? Czy stymulacja płodności nie wpływa na rozwój endometriozy? Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o taką stymulację monoowulacji przy użyciu hormonów, to uważa się, że nie i są na to dość poważne dowody naukowe. Okay. Niektóre z tych leków, takie jak na przykład letrozol, no tam klostylbeżyto to już rzadko kto stosuje do stymulacji owulacji, a na przykład letrozol, to są leki, które są również stosowane w leczeniu endometriozy. No właśnie, proszę. Bo one mają takie czasami podwójne zastosowania, podwójne działanie, a lek jest w ogóle zarejestrowany i w chwili obecnej w ulotce to jest tylko wskazanie do leczenia hormonalnego po leczeniu onkologicznym w raku sutka, więc to czasami te leki stosujemy zupełnie w innych zastosowaniach, bo one po prostu tam działają lepiej nawet. Więc stymulacja monoowulacji nie, natomiast jeżeli chodzi o głęboką endometriozę czy ciężkie postacie endometriozy, no to stosowanie leczenia gonadotropinami, szczególnie w dużych dawkach, w takich protokołach jak do in vitro, no wydaje się być błędem, tak, bo te pacjentki wtedy ta choroba staje się wyjątkowo agresywna i w kuluarach szefowie takich renomowanych klinik uniwersyteckich z całej Europy, którzy się zajmują leczeniem endometriozy, oni jakby przyznają, że leczenie technikami wspomaganego rozrodu w obecności głębokiej, agresywnej endometriozy jest błędem, tak? No po prostu już tak padło, jest niebezpieczne. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście różnie tutaj można w ogóle zrozumieć to, o czym my mówimy, że tą płodność i ten potencjał płodności my możemy podnosić, ale w przypadku działań, no tak jak w Instytucie Rodziny, nigdy nie jest to stymulacja właśnie taka. No my nie stosujemy tutaj hiperstymulacji. To jest bardzo ważne. No w ogóle stymulacja owulacji u pacjentek z endometriozy też nie zawsze jest konieczna, bo jakby to nie jest przyczyną niepłodności. Właśnie. Tutaj nie jest przyczyną jakby brak owulacji. A jeżeli są zaburzenia owulacji, to one występują pod zupełnie inną postacią i inne leki się stosuje do leczenia akurat tych konkretnych zaburzeń owulacji w endometriozie. Pacjentki, co ciekawe, to akurat jeżeli chodzi o osoby, które stosują model Creighton, pacjentki, które mają endometriozę, często mogą zauważyć, że owulacja występuje wcześniej. Paradoksalnie, tak? Odwrotnie niż w zespole na przykład PCO. Ta owulacja przesuwa się coraz bliżej i ten okres dni płodnych, ilość dni śluzowych zmniejsza się. I jest to taki w zasadzie jeden z istotnych biomarkerów, tak? Które pozwalają rozpoznać tą chorobę. Wow, to jest też ciekawe. I super, idziemy dalej. Staramy się o poczęcie, nie o ciążę. Myślę, że dobry język jest tu bardzo ważny. Staramy się o urodzenie dziecka tak naprawdę ostatecznie tak? Zdrowego. Bo poczęcie to jest koncepcja, czyli zajście w ciążę ogólnie rzecz biorąc. To jest taka kalka językowa i to często w trakcie takiej dłuższej wypowiedzi trudno jest jakby tutaj wszystko, wiadomo, że chodzi nam głównie o to, żeby mieć dziecko, tak? Tak. I tu to jest jakby też ważne przy tych technikach poprawy stanu zdrowia i poprawy płodności, że zasadniczo tutaj często zajście w ciążę oznacza właśnie urodzenie dziecka, bo ilość poronień jest dużo, dużo mniejsza niż jeżeli staramy się wymusić na organizmie tą ciążę, nie przywracając stanu zdrowia, tak? My
jak myślę, nie skłamię, powiem, jak niewiele, gdzie naprawdę bardzo dużą wrażliwość wykazujemy wobec płodności, wobec dzieci i jak najbardziej też dziękuję za takie wychwycenie. Niemniej jednak No to jest ważna możecie mieć, uwaga, tak, zdecydowanie. możecie mieć pewność, że tutaj akurat zawsze spotkacie się z osobami, dla których życie ma po prostu wielką wartość. Okej, czy będzie można później? Będzie można później odsłuchać, tutaj też już widzę I odpowiedź. na YouTubie też. I na YouTubie, i na tutaj fanpage'u zostawiamy retransmisję, jakby ktoś teraz na przykład miał takie pytanie, to jest to już, mam nadzieję, jasne. I tutaj widzę też, coś mi tutaj chyba uciekło, takie pytanie właśnie, a co w przypadku adenomiozy? Jakie jest leczenie? No, leczenie adenomiozy jest bardzo trudne i są wprowadzane nowe techniki, jeżeli chodzi o leczenie adenomiozy. Tu oczywiście wszystko zależy od tego, czy jakby celem leczenia jest płodność. No właśnie, to też To jest istotne, tak, no bo tutaj jeżeli chodzi o leczenie adenomiozy w przypadku płodności, to instrumentarium lecznicze jest dużo mniejsze, bo tutaj w zasadzie nie operujemy. No, operacja w przypadku adenomiozy może polegać tylko na usunięciu tych ognisk endometriozy spoza macicy no i poza jakimiś rzadkimi wyjątkowo przypadkami, gdzie jest nie, jakaś cystyczna, zlokalizowana ognisko endometriozy, no to nie da się tego zoperować doszczętnie. No właśnie, no właśnie. Mamy techniki leczenia ultradźwiękowego, czyli ta metoda HIFU może być stosowana w endometriozie, znaczy tej postaci adenomiozy. Na pewno no, leczenie operacyjne też należy rozważyć, tak? Bo 80% pacjentek z adenomiozą będzie miało również endometriozę. To są choroby, które występują najczęściej razem. Więc jeżeli jest adenomioza, to być może tylko ją widać w USG, a tej endometriozy powierzchownej nie widać, ale w 80% ona będzie znaleziona w trakcie laparoskopii. Kolejna sprawa, leczenie immunologiczne. Ono działa w adenomiozie i w endometriozie w zasadzie, przepraszam, tak samo. Więc to leczenie immunologiczne będzie mogło być zastosowane na równi. Na równi z endometriozą. No i te wszystkie rzeczy, które mówiłem o antyoksydantach, działają dokładnie tak samo. Bo adenomioza to jest po prostu taka postać endometriozy, tylko zlokalizowana w mięśniu macicy. Zgadza się. Dobra. Czy pacjentki powinny mieć wykonane badania immunologiczne przy endometriozie i zaburzeniach odporności? To jest dobre pytanie, a ja bym próbowała jeszcze uściślić, jakie? No tak, jeżeli chodzi o ogólnie takie standardy leczenia niepłodności i leczenia endometriozy, one nie przewidują, nie ma badań, które by to w udowadniały ogóle chyba to. Nowy trend w ogóle, prawda? Badania immunologiczne są prowadzone od wielu lat tak, i ale że tak się taki, wagę ich taki podnosi. Rozwój tej immunologii rozrodu to były lata 70., 80. głównie, więc to są No to takie gdzie o tym zapomniano? techniki, powiedzmy. No, Okay. wiele tych koncepcji się nie sprawdziło po A, prostu. Okay, no Wiele właśnie. tych koncepcji się nie sprawdziło, a leczenie wielokrotnie było nieskuteczne. I nastąpił no, w latach 90. głównie duży odwrót na świecie od tych technik. To nie znaczy, że immunologia nie ma znaczenia, ale znaczy, że być może tamte techniki i tamte narzędzia, które wtedy były Z tamtego dostępne, czasu. Były nie do końca właściwe i nie, Jasne. No, nie należy ich po prostu stosować w roku 2022 tak. albo 2021, tylko należy szukać tych rozwiązań, które są skuteczne i które są udowodnione. Tak? To znaczy, że ktoś przeprowadził badanie kliniczne, które udowodniło skuteczność takiej metody. Jeżeli chodzi o diagnostykę immunologiczną, no to zasadniczo takie standardy oparte na dowodach naukowych nie przewidują takiej diagnostyki. Natomiast z wielu badań naukowych i z doświadczenia wiemy, że na przykład badanie przeciwciał przeciwjądrowych ma bardzo duże znaczenie w przypadku pacjentek z endometriozą. I te przeciwciała przeciwjądrowe zasadniczo mogą być traktowane jako pewnego rodzaju nawet marker, i to dużo bardziej specyficzny niż te poprzednie, o których mówiłem, występowania tej choroby. Więc jak ja widzę pacjentkę z przeciwciałami przeciwjądrowymi, to zasadniczo traktuję ją praktycznie zawsze jak Pewnie. pacjentkę z endometriozą. Tak. Natomiast warto być może pomyśleć również o diagnostyce takich zaburzeń immunologicznych związanych na przykład z odpowiedzią na gluten. Bo wiadomo, że celiakia, objawowa celiakia występuje 3-4 razy częściej
u pacjentek z endometriozą, a mamy wiele również stadiów subklinicznych, czyli pacjentek, które mają odpowiedź immunologiczną na gluten, ale nie rozwijają celiaki, bo nie wszystkie pacjentki, które reagują na gluten, które mają geny predysponujące do celiaki, rozwiną tą celiakię kiedykolwiek, ale stan zapalny może być w organizmie i on może nasilać rozwój endometriozy. Więc tych takich immunologicznych sytuacji no, na pewno będzie sporo, natomiast no, to nie, być może nie wszystkie badania muszą też być wykonywane od razu, tak? Tutaj wiadomo, że no, takie nie robi się wszystkiego od razu, tylko robi się te badania, które są konieczne na danym etapie diagnostyki. Jasne. Tak? Tutaj jest powrót do pytania, znaczy powrót do leku Naltrexon. Tak. Nie dziwię się, on jest ciekawą w ogóle tutaj sprawą. Natomiast jest pytanie, jak długo można stosować i czy jest jakaś górna granica? Tak. No lek Naltrexon to jest w ogóle ciekawy lek. Ja się nim zajmuję i trochę publikuję na ten temat już od wielu lat, bo to jest lek, który działa w wielu chorobach. Jest to lek, który no nie może się przebić do takiego szerszego stosowania, ponieważ jest to lek generyczny, tak? To znaczy, że te patenty wygasły już i firmy farmaceutyczne nie mogą zarabiać, wpuszczając ten lek na rynek jako lek nowy. Więc jakby nie ma takiej sytuacji, tego żeby nie ktoś wiedziałam. Mógł zainwestować tak w ten lek. W Wielkiej Brytanii jest nawet towarzystwo, które zbiera fundusze w ramach takich zbiórek, powiedzmy, publicznych, żeby finansować badania kliniczne nad Naltrexonem. Czyli jakby pacjenci sami się organizują, żeby wpłacać pieniądze na badania nad tym lekiem, bo widzą, że ten lek działa u nich. Tak? Oni są przekonani o tym. Natomiast lek jest lekiem no, stosowanym głównie w takich schorzeniach reumatologicznych, w takich przewlekłych stanach zapalnych i przewlekłych zespołach bólowych, również w endometriozie, przez wiele lat i mamy, no, to są... Ale on zawsze jest niskodawkowany wtedy? Wtedy jest niskodawkowany i on jest stosowany przez dekady, tak? To jest stosowanie, które może być, jeżeli oczywiście jest wskazanie do tego, przez 20, 30, 40 lat. To spokojnie. U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, no u pacjentów właśnie, z chorobami reumatologicznymi, z twardziną układową. Ten lek jest stosowany czasami właśnie przez wiele dekad i nie ma żadnych działań ubocznych, a dodatkowo wiadomo, że zmniejsza ryzyko i zwiększa czas do nawrotów, tak? I zmniejsza ich ryzyko, więc ci pacjenci zdecydowanie lepiej się czują. Nie muszą stosować silnych leków biologicznych, które mają dużo działań ubocznych i powikłań. A ten lek zasadniczo, no, poza jakimiś takimi no, zasadniczo nieistotnymi powikłaniami, no to jakimiś, nie wiem, rzadkimi reakcjami alergicznymi, no to nigdy się nie spotkałem z niczym poważnym, jeżeli chodzi o Naltrexon. No tutaj mamy coś koło też takiego tematu. Na czym polega leczenie układu nerwowego przy endometriozie? No to w Polsce jest leczenie, które nie może być w pełni stosowane, ale na przykład w Stanach są kliniki, które leczą endometriozę amfetaminą w małych dawkach, nieuzależniających. I te pacjentki odnoszą czasami dużo lepszy skutek niż w przypadku leczenia hormonalnego. Bo w Stanach amfetamina jest dostępna na receptę w aptece, natomiast są to dawki nieuzależniające, dużo mniejsze od dawek stosowanych przy zastosowaniu takim, powiedzmy, rekreacyjnym, tak? Okej, jak to brzmi? Czy tam narkotycznym. Tak. Natomiast no, w Polsce istnieją pewne leki, które mogą być stosowane w takim zastosowaniu. Są to leki na przykład do leczenia ADHD, które Jasne. Również sprawdzają się w endometriozie. No, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o to nasze środowisko, takie lekarzy związanych właśnie z modelem Creighton, no to my gościliśmy na jednej z konferencji profesora Jerome Checka, który no jest takim prekursorem tego leczenia neurostymulującego w endometriozie. I wielu spośród lekarzy no, zaczęło stosować to leczenie z powodzeniem. To nie jest na pewno leczenie, które może być stosowane jako pierwszy rzut leczenia. To jest leczenie, które się sprawdza u pacjentek, u których przestaje działać leczenie hormonalne, albo u których to leczenie nie może zostać zastosowane. No właśnie. I to leczenie no, zdecydowanie u wielu pacjentek ma bardzo korzystne wyniki. I... Coś takiego. Wiedziałam, że będzie jakiś moment, że mnie tu zupełnie coś zaskoczy. Jak zawsze, na każdej kawie. Że zawsze muszę... Musi coś takiego być i to jest to moje wow w tym momencie, ale chyba nie tylko moje. No dobra, idziemy dalej. A jeśli chodzi o kwestie bólowe, przy endometriozie, jak je łagodzić?
Niestety potrafi boleć podbrzusze nawet pół miesiąca. To jest rzeczywiście, no zobaczmy, jak to może paraliżować, nie życie. Co możemy tu powiedzieć? No tak, no jeżeli chodzi o kwestie bólowe, no to zaczynamy po prostu od leków przeciwbólowych, od drabiny analgetycznej. I tutaj rozpoczynamy od leków niesteroidowych, przeciwzapalnych, od paracetamolu, potem włączając coraz silniejsze leki i kombinując je z lekami opioidowymi. No właśnie. Są również Czyli aż za stosowane rezultat? leki hormonalne. Leki hormonalne również są tutaj leczeniem przeciwbólowym tak naprawdę, tak? Więc to jest to jakby kontynuacja tego leczenia przeciwbólowego. Jeśli chodzi o leczenie przeciwbólowe, no to też na pewno naltrekson jest takim, Tak powiedzmy, jak elementem tego powiedzieliśmy. leczenia, tak, zdecydowanie, bo on zmniejsza dolegliwości bólowe i on zasadniczo w medycynie prokreacyjnej to tak wszedł trochę tylnymi drzwiami właśnie przez tą endometriozę, bo jest to lek, który jest przede wszystkim stosowany w leczeniu bólu. No tak. Jest to lek przede wszystkim stosowany w leczeniu bólu i większość badań dotyczących właśnie tego leku dotyczy takich przewlekłych zespołów bólowych. Badań dotyczących niepłodności i naltreksonu jest bardzo mało. To są pojedyncze badania i w zasadzie nawet nie wszystkie dotyczą tego małodawkowego naltreksonu, tylko nawet wysokodawkowy naltrekson był stosowany do leczenia i to z powodzeniem do leczenia niepłodności. Natomiast to jest lek przede wszystkim przeciwbólowy, tak? I tak należy go traktować jako dołączenie do terapii. A jeżeli on ma jeszcze swoje działanie takie dodatkowe, immunomodulujące, bo ma, no to traktujemy to jako pewnego rodzaju benefit No, tutaj, tak? silne wsparcie, Tak, tak. jak najbardziej. I tutaj jeszcze z powrót do adenomiozy. Jaki sposób jest najbardziej wiarygodny, żeby ją zdiagnozować? Czy tutaj jeszcze coś dopowiadamy, bo troszeczkę już Tak, powiedzieliśmy. no akurat diagnostyka adenomiozy jest dość prosta, tak, w porównaniu do endometriozy, no to zasadniczo no każdy, kto wykonuje sprawnie USG i nie musi być wcale lekarzem sfokusowanym na endometriozę, jest w stanie adenomiozę rozpoznać, tak, jeżeli robi dobrze USG ginekologiczne. No wiadomo, że badaniem takim pewniejszym i czasami pacjentki szukają takiego potwierdzenia jest rezonans magnetyczny. Więc zarówno rezonans magnetyczny, jak i USG ginekologiczne są tutaj absolutnie wystarczające. Adenomiozy nie diagnozuje się histopatologicznie, bo tutaj możemy zdiagnozować adenomiozę dopiero po wycięciu macicy tak naprawdę, więc no to u wielu No pacjentek tak. byłoby niemożliwe i Jasne. niewskazane. No. Natomiast no sam rezonans magnetyczny ja bym też nie przeceniał. Ja na przykład jestem wielkim fanem rezonansu magnetycznego, ale ja stosuję to badanie do diagnostyki mięśniaków macicy, bo to rzeczywiście tam daje pewnego rodzaju benefity, których nie ma w przypadku i endometriozy, i adenomiozy, których nie można uzyskać w trakcie badania ultrasonograficznego. A zasadniczo i adenomioza, i endometrioza obecnie no, na całym świecie są to choroby diagnozowane ultrasonograficznie, a następnie w trakcie operacji. Okej, dziękuję. Jeszcze mamy kilka pytań. Postarajmy się To teraz może troszkę tak będziemy sprawniej skracać, ale odpowiedzieć, też żeby. spróbujemy na wszystkie odpowiedzieć. Spróbujmy. Więc czasami się mówi, w tym momencie zamykamy linie telefoniczne i SMS-owe. To my zamykamy linię pytań, aczkolwiek, czy teraz oglądasz nas w retransmisji, czy ktoś jeszcze po oglądnięciu tego materiału miałby pytania? To jak najbardziej te komentarze są wskazane i będziemy szukać Was potem, żeby Wam te odpowiedzi udzielać. A teraz jakby tutaj. No my też na naszych stronach będziemy starali się tworzyć materiały taki bank jakby edukacyjne informacji właśnie. dla pacjentów, no bo tak jak mówię, no są pewnego rodzaju materiały dla lekarzy, ale to też nie zawsze jest w takiej formie, że pacjent jest w stanie to wszystko przyswoić odpowiednio i czasami No są tak. nieporozumienia. No. Dokładnie i zresztą po to my tutaj też rozmawiamy, żeby te rzeczy dojaśnić. Chociaż Dobrze. muszę powiedzieć, że No. pacjentki z endometriozą, no to są pacjentki zazwyczaj bardzo dobrze wyedukowane i ja jakby prowadząc też poradnie kompleksowego leczenia endometriozy, no często spotykam pacjentki, które mają dużo więcej pojęcia na temat tej choroby niż przeciętni lekarze, tacy nawet No ginekolodzy. proszę bardzo. Więc no, to jest duży respekt tutaj dla nich. Super. Czy pacjentka z endometriozą, o uwaga, gorzej znosi ciążę niż zdrowa kobieta? No w pewnym sensie tak, no są tutaj pewnego rodzaju ryzyka związane z ciążą, ale one są naprawdę
biorąc pod uwagę całe spektrum i wagę tej choroby, można powiedzieć zaniedbywalne. To ryzyko jest kilka procent większe jedynie od takiego ryzyka dla grupy pacjentek bez endometriozy, więc tutaj bym tego na pewno nie demonizował. To Dobrze. No, wymaga pewnego powiedzmy skupienia się na tych pacjentkach, bo one czasami potrzebują pewnych leków, albo w większych dawkach, albo dłużej niż inne pacjentki, ale to już nie jest taki problem. Jeżeli mamy ciążę, no to się zdecydowanie cieszymy, No bo to oczywiście. najczęściej już, to już najczęściej oznacza, że ta ciąża się dobrze skończy. I tutaj jakie statystyki skuteczności ma naprotechnologia w leczeniu endometriozy? Tak, no jeżeli chodzi o leczenie endometriozy, to tutaj nie tylko mówimy o naprotechnologii, ale w ogóle mamy bardzo rzetelne prace na temat skuteczności leczenia operacyjnego w endometriozie. Nie tylko naprotechnologii. My to, co możemy zrobić tutaj, to oczywiście dodać ten element kompleksowości i te różne inne dziedziny, których takie leczenie operacyjne wykonywane gdzie indziej nie daje. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie operacyjne, to są bardzo dobre prace na ten temat, które mówią, że w przypadku, jeżeli płodność jest, zaburzenia płodności są związane z endometriozą, a nie ma innych istotnych czynników, takich jak brak drożności jajowodów, nieprawidłowe badania nasienia, czy też inne czynniki, które uniemożliwiają zajście w ciążę, a nie mogą być wyleczone operacyjnie po prostu w trakcie usuwania endometriozy, to skuteczność w ciągu 3 lat dochodzi do 80%. I tu 80. mówimy bez żadnego dodatkowego leczenia, wyłącznie tak. wykonanie operacji. Tak? To jest bardzo dużo. Bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie tego kontrastu olejowego, o którym być może będzie jeszcze dodatkowa audycja, ale tutaj też myślę, że warto powiedzieć, jeżeli takie pytanie padło, to mniej więcej połowa pacjentek zachodzi już w ciągu 6 miesięcy od podania tego leku. O, to i to jest. Są pacjentki, które przez wiele lat starały się wcześniej nieskutecznie zachodzić w ciążę. Nie są to pacjentki w żadnym wypadku płodne. Jasne. To już są pacjentki, które mają rozpoznaną niepłodność. Pięciokrotnie zwiększa się szansa na zajście w ciążę. To dużo. To jest bardzo dużo. Idziemy dalej. Pytam o leczenie adenomiozy ogólnie, ale nie w przypadku starań o poczęcie. Aha, więc tam było jeszcze nawiązanie do wcześniejszego pytania, jak rozumiem. Czy coś jeszcze dopowiadamy tutaj? No, leczenie hormonalne, tak. Ostatecznie leczenie operacyjne u niektórych pacjentek, które są w okresie okołomenopauzalnym, usunięcie macicy laparoskopowej jest bardzo dobrą operacją, w sumie mało inwazyjną, która nie zostawia dużych blizn, a rozwiązuje ten problem definitywnie. Definitywnie, no bo no tak. Tylko też to już łykanie jest konkretna leków decyzja. Codziennie przez wiele lat wydaje się może być Jasne. W sumie bardziej kłopotliwe niż poddanie się trzydniowemu pobytowi w szpitalu i powrót do normalnej aktywności po tygodniu w zasadzie. No Tak. Zgadzam się. Są to metody mało inwazyjne, jednak nowoczesne. Okej. Okay. Czy endometrioza to jest jedno z trzech ostatnich pytań, które tutaj zdołamy w tym czasie odpowiedzieć? Czy endometrioza może powodować, że miesiączki przeciągają się w postaci plamień do 10-12 dni? Znaczy czasami u takich pacjentek jest rzeczywiście endometrioza, ale czy te plamienia są związane właśnie z tą endometriozą, to ja wątpię. Te pacjentki zazwyczaj mają zapalenie endometrium, przewlekłe zapalenie endometrium na podłożu bakterii atypowych. Czasami są to autoimmunologiczne zapalenia endometrium. To zasadniczo to są stany dużo łatwiejsze do wyleczenia niż endometrioza. Wystarczy pobrać biopsję endometrium, ustalić, że dochodzi do nacieku plazmocytów czy tam komórek CD138 dodatnich i do tego oczywiście nie wystarczy zwykła biopsja, to musi być badanie immunofluorescencyjne albo immunohistochemiczne. No, my możemy takie badania wykonać u nas, ale nie są to badania rutynowo wykonywane Jasne. Jakby w każdym szpitalu czy w każdej przychodni. Takie też przewlekłe stany endometrium diagnozuje się w zasadzie na oko w trakcie histeroskopii diagnostycznej i to też jest metoda, która może zostać tutaj zastosowana. Leczenie to są leki przeciwzapalne, antybiotyki. No, też można powiedzieć, że rzeczywiście różne. I to jest leczenie skuteczne raczej. Różne są też te przyczyny, prawda? Tych tak, tak, ale ta endometrioza może współistnieć oczywiście no, z tymi jasne. Przewlekłymi stanami, ale jakby nie sądzę, że ona jest tą przyczyną bezpośrednią tych krwawień.
Czy pacjentka z endometriozą gorzej znosi ciążę niż zdrowa To już kobieta? To było. już było. Jakie leczenie hormonalne powinno być zastosowane w endometriozie? Czy zwykła antykoncepcja przypisywana przez ginekologów jest odpowiednia? U pacjentek, które nie starają się o ciążę, i tu należy podkreślić, bo niestety bardzo wiele osób nadal stara się leczyć pacjentki na przykład z niepłodnością w ten sposób, że daje leki antykoncepcyjne na jakiś czas, a potem po odstawieniu będzie zachodzenie w ciąży. Wiadomo, że takie leczenie nie działa. No I właśnie. to we wszystkich standardach, i tych polskich, i amerykańskich, i europejskich, jest jasno napisane, że tak nie leczymy niepłodności w endometriozie. Natomiast jeżeli chodzi o pacjentki, gdzie nie ma kwestii zachodzenia w ciąży, tylko są jedynie dolegliwości bólowe, leczenie musi wyglądać trochę inaczej. Takie leki antykoncepcyjne najczęściej nie są wystarczająco skuteczne. Leczymy w sposób ciągły, hamujemy miesiączki. Nie muszą to być leki, które no, działają na przysadkę bardzo silnie. Nie stosujemy zasadniczo już od kilku lat leczenia zastrzykami, analogami gonadoliberyny, czyli lekami, które zasadniczo no, wyłączają w ogóle przysadkę na jakiś czas z użytku. Wystarczą takie leki hormonalne, powiedzmy standardowe, ale to jest leczenie ciągłe. Tak? Tutaj zawsze staramy się, jeżeli jest to możliwe, podawać leki w cyklu ciągłym i wyciszyć miesiączki. Bo to, Jasne. że pacjentka będzie miała co miesiąc krwawienie, które nie będzie miesiączką, to w żaden sposób no, nie jest tutaj powodem do chwały, a tak naprawdę będzie to leczenie dużo mniej skuteczne. Ta endometrioza będzie mogła powstawać, to endometrium będzie się złuszczało, będzie implantowało znowu w nowych miejscach w jamie No właśnie, tak. otrzewnej, więc to raczej nie leczymy. Leczymy w ten sam sposób. To nie są takie zwykłe leki antykoncepcyjne. Dokładnie. I ostatnie pytanie, które przywołujemy tutaj. Czy widać jakąś zależność pomiędzy endometriozą a rozwojem raka endometrium, macicy czy jajnika? Czy nie ma endometrioza na to wpływu? To bardzo dobre pytanie, bo to też wielu lekarzy sobie zadaje. Jeżeli chodzi o rak trzonu macicy i rak szyjki macicy, tutaj nie ma żadnego związku. Natomiast jeżeli chodzi o rak otrzewny i rak jajnika, no właśnie. To wzrost zapadalności na tego, na ten nowotwór jest około trzykrotnie większy u pacjentek z endometriozą niż u tych bez endometriozy. Więc to leczenie endometriozy no, też ma sens pod tym kątem, żeby zapobiegać po prostu rozwojowi raka jajnika. No to nam bardzo tutaj tak jakby sprowadza to pytanie coś do właściwego podsumowania, ponieważ jakby okazuje się, że jak tak przez chwilę mówiliśmy o tym powrocie do zdrowia, żeby jakby uszanować to, że w leczeniu nie tylko liczą się jakieś takie efekty, na które gdzieś tam celujemy, oczekiwania, które chcemy spełnić, ale po prostu szeroko naprawa rozumiane zdrowia, zdrowie, tak, bo te efekty dokładnie. powinny przez tą naprawę zdrowia nastąpić. Jednocześnie będzie to profilaktyka choćby właśnie zmian nowotworowych, gdzie jak wiemy, no w tym momencie bardzo chcemy się przed tego typu rzeczami chronić. Także bardzo, bardzo dzięki za to, że takie pytanie też padło rzeczywiście. No Drodzy bardzo obszerny Państwo, temat. W skrócie próbowaliśmy tutaj w zasadzie na brzydko odpowiedzieć, ale ja to czuję, temat że to rzeka. jest też ciekawe niezmiernie. Ma wiele jakichś takich wątków, które Tak. można by było tu śmiało jeszcze porozpisywać na kolejne tego typu webinaria i pewnie wrócimy do tego tematu, bo mam poczucie, że nie wyczerpaliśmy tutaj nawet połowy. No myślę, że tak. Zdecydowanie. Natomiast rzeczywiście bardzo Was zachęcamy do śledzenia też informacji na naszych wszelkich kanałach social mediowych, łącznie ze stroną internetową, dlatego że rzeczywiście chcemy, aby ta świadomość rosła, a przede wszystkim, żeby korzystać z ekspertów, specjalistów, którzy no, poruszają jakby tym rynkiem też medycznym na tyle, żeby dostarczać pacjentom to, co na ten moment to najnowsze, najlepsze, najlepsze, i skuteczne. najskuteczniejsze. 100%. Także mam poczucie, że to dzisiaj też zostało tutaj wyraźnie podkreślone. My również Wam dziękujemy. Jejku, jak się cieszymy, że właśnie też to piszecie. Bardzo, tak, więcej takich lekarzy jak Pan Doktor, absolutnie. Prawda, dziękuję że bardzo. Można zapałać sympatią. I my zachęcamy Was tutaj do tego, żeby rzeczywiście
No co, żeby rzeczywiście przychodzić do nas i korzystać z tego wszystkiego, co chcemy Wam udostępniać. Moi drodzy, może dużo mówiliśmy o niepłodności, ale jesteśmy placówką otwartą na każdego i się na tyle mocno rozwijamy, że tu znajdziecie specjalistów w różnych dziedzinach i nie tylko w leczeniu niepłodności. Bardzo się cieszymy za tak miłe akcenty, świetny webinar. Miałam przyjemność być pacjentką doktora Maksyma. Rzadko można spotkać lekarza z takim zaangażowaniem i wiedzą. Też tak uważam i też czuję, że dziękuję dzisiejsze bardzo. webinarium było taką bardzo dużą, bo pigułką nie, ale już taką tabletą po prostu wiedzy ogromną. I zapraszamy na kolejne nasze webinaria, bo my już je planujemy, a będziemy o nich informować. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Bardzo, ja jeszcze bardziej. A wszyscy chyba tutaj to już w ogóle. Także no, do zobaczenia wkrótce. Do widzenia. Pozdrawiamy wszystkich. Dobrego wieczoru.